O Boże, mantykory. I minotaur, mantykora i minotaur. Ale gdzie ja mogę iść? Nigdzie więcej nie mogę iść. Strzelać też nie mogę do nich, Holender. Jeszcze mnie nie widzą? Dobra, mantykoro. Nieźle oberwała. I żywiołak jeszcze. Nic, z tyłu mnie nic nie atakuje? Nie. No to mantykora prawdopodobnie polegnie. O, uchybienie. Zdechło w biedaczce. Dobra, a reszta? Czy może coś? Nic nie może. Musi czekać na podejście Minotaura. Coś się właśnie do... Co to było? Czy ty we mnie czymś rzuciłeś? Kamienną skórę rzucił, a dlaczego mnie to niby miało zranić? Minotaur nieźle obrywa dystansówkami. Tak, teraz. Wow, co ogłuszona. Świetnie. Zblokowaliśmy na szczęście. Coś jeszcze? Nie, tylko żywiołek został już. Nawet nie elita. Uhu, będzie łatwo. Blok. Znowu. Regeneracje? Nie, chyba sobie darujemy z tymi regeneracjami na żywiołaka. Szybciutko pójdzie. No właśnie, to tyle, jeżeli chodzi o walkę z żywiołakami w tym rejonie. Wchodzimy do lasu. Czujemy się obserwowani. Gai Halotch. Okej, zobaczymy, przez kogo coś się tam rusza. Jesteśmy obserwowani. Z kim przyjdzie nam się zmierzyć? Pulsujący fioletowy płyn. Na magię pierwotną. Zbadajmy najpierw ten zakręt. Dokąd on mnie doprowadzi. Znowu te dziwne kurzonki. Można to... Elficki muchomor. Pewnie będzie związany z jakimś questem. Święty Gai. Teraz dostępna lokacja na mapie. Sprawdźmy. No, faktycznie. Lery, gdzie ja jestem w ogóle? Trochę daleko odszedłem. Kim oni są? I mag jakiś, no pysznie po prostu. To jest pewne mroczny mag. Teraz zobaczymy, czym on będzie walił.
Faktycznie magia ciemności wali. I feel stronger. O, a kim on jest? Czarny strażnik. O Boże, jest jakimś wargiem. Okej, podszedłeś. Co ty by chciałeś? Blok. Blok? Wytyfy. Nie trafia. Mroczny mak, najpierw jego trzeba załatwić. O, ładnie oberwał. Spróbujmy go dokończyć. A, nie udało się go dokończyć, no nic. A reszta? Bije tego czarnego strażnika. Dwa bloki. I warg. Wilczur się znaczy. Co? Ogłusz... Czy oni se żartują tutaj wszyscy ze mnie? Co ten wilczur może w ogóle? Nim na końcu się zajmę. Pieprze. Kurde, ja mu prawie nic nie zadaję przecież. Rzućmy w niego... Czym? Kulą ognia. Ładnie. Włożysz ty. Ekstra. Pierwsze co to, napijmy się miksturki jednak. Ty lecisz z tym czarem, jest dosyć skuteczny. Co to mam rotało? Nie wiem. Ale ty regenerujesz. Możesz... O Boże, to nic im nie zadało praktycznie. Bez sensu. W takim razie bi blok. Bi chybienie. Wow, tu będziemy potrzebowali prądu. Ty bi ty regeneruj. Ty... No ładnie. Płaszcz cienia też się widzę sprawdza dosyć skutecznie. Bardzo skutecznie. Tylko trzeba go... Będzie co chwilę widzę rzucać. Płaszcz cienia. Znowu płaszcz cienia. O. Kurde, co za absurd. Dobra, regeneracja. No nie mów, że ty jesteś znowu ogłuszona, bez jaj. A, idź! Miał być tak. Miał być tak. O, odgłuszyło ją. Fantastycznie po prostu. Płaszcz cienia. Ty.
bijesz Wilcura. Ty również. I ty również. Nic to. Wow, to będzie epicka walka naprawdę. Ja jeszcze przeżył. Co za dziad. Masz. Ty, strażniku. Będziesz blokował na pewno. Paskudnie. Wow, my też umiemy blokować. Widzisz? Rongo ogłuszony, że niby kto? A, już odgłuszyło go również. Dwa bloki. Pysznie po prostu. Ho. Też ma kłopoty z pocelowaniem we mnie. Auć. Ładnie powchodziło. Wow, udało się. Całkiem nieźle, całkiem sprawnie. Dolina Navei. Dobra, zbadajmy, co tutaj jest w tym domku. Oprócz świnek. Tecie na mojej farmie, nazywam się Lorgas. Co mogę dla nas zrobić? Tam mamy jakieś zamczysko. Lub świątynię. Tu mamy obelisk. Zdecydowanie. Spustoszone ziemie. A, to tutaj miałem iść w ogóle, tak w ogóle. Do spustoszonych ziem. Znaki twierdzy. Jak do tego obelisku dojść w ogóle? No to ci ciekawe. Tu mam dwa zadania. Do piratów muszę iść. I gdzie? Holender jasny. I gdzieś jeszcze mam iść. Dobra. Tu mamy pirata pewnie. Huang. Bądźcie pozdrowieni, przyjaciel. Nazywam się Huang. Jestem podróżnikiem akurat. I w takiej masce łazisz. I w takim stroju. I kupcem z Hashimy. Niestety po spotkaniu z orkami straciłem wóz, konia oraz cały towar, który zamierzałem sprzedać. Och, cóż, zanim napijesz się wody, musisz znieść deszcz, jak mówi mój lud. To ścieżka szalasy. Cokolnik. Dowiedzmy się, co ona może. Kupiec jest niczym, jeśli nie ma czegoś do sprzedania. Będę mógł na bieżąco sobie sprzedawać przedmioty. Wow. Bierzemy go. Świetnie. Świetnie. Mamy własnego kupca. Bardzo przyjemnie. I oto nasz obelisk. Przeczytaj inskrypcję. Czytamy inskrypcję. Oto wskazówki. Twoja podróż zaczyna się w wrót morski przestrzeni. Teraz zrób 9 kroków w kierunku morza sztormów. Skręć w lewo i zrób 12 kroków. Świetnie po prostu. Okej, badamy te terytorio. O. Szamani i jak coś orkowie przebrzydli. Wolnik jaguara. No cześć. Co ty możesz?
Magią światła można je chrypać. Co my mamy z magii światła? Wow, mocno rypią. Będzie bolało. O, będzie bolało. Kurde, miałem pić do cholery. Nie miałem o tym całkiem. Czemu on się regeneruje, dziad? Dobra, ludzie. Ja widzę tutaj porażkę. Jest, jeden padł. O, świetnie po prostu. Ty. Broń nas. Ty bij. Dobrze, ona już żyje z powrotem. Regeneracja. Ty. O, niepotrzebnie. A nic, nie ważne. Teraz będzie potrzebne. O, teraz nie mogę. Wszystko w legeje poszło praktycznie. Dobra, żyje legeja. Erlin. I kill you. Dobra, załatwić tych kurczy paskudnych. Okej, udało się podejść dosyć blisko. Kroczący w snach. Dziadu jeden. O. O. Dobrze. Ty. Regeneruj. A wybijecie.
zrobić. Jak ja mam ich wykończyć do jasnej ciasnej? Jest, jeden padł. Uff. Aha, to jeszcze ja się zawiesiłem. Dobra, przetrwaliśmy. Mieliśmy nowego przeciwnika. Widzieliśmy, jak pokonałem cyklopa bodajże. Widzieliśmy parę nowych lokacji. I myślę, że wystarczy. Wykonaliśmy zadanie z bestiariuszem. Oddaliśmy quest z hrabią. Mamy trochę nowego sprzętu. Więc myślę, że mogę spokojną głową skończyć ten odcinek. Dziękuję wam.